jedno zadanie, panie narzyce. I nawaliłam się. Oh, kogo ja oszukuję? Do diabła z tym całym dniem. Z boksem, mundurkami i cytryną. Boże, błagam, daj mi odpocząć. Dąż do swoich marzeń, Ryuko Matroi. Podążaj za nimi, nieważne w jakiej sytuacji. O kurwa, ona nie żyje. O kurwa, ona nie żyje! Kiedy byłem na samym dnie, znalazłeś nagle mnie. Just like a star, and do I got this far. Nie tracę czasu na płakanie i z głową w chmurach latanie. Choć świat wciąż za mnie kpi, to wierzę, że spełnił się na marzenia. Aha, więc to jest ta szkoła. To będzie długa droga. Dobra, przynajmniej mam coś do przegryzienia na drogę. Ja nie mogę to za gówno, dlaczego to zrobiłam? Ta cytryna będzie mnie palić do końca moich dni! Klasa, proszę o uwagę. Mamy nową uczennicę na miejsce ucznia, który dzisiaj zaginął. To jest Ryuko Matoi. A kiedy ty znasz moje imię? I nie przypominam sobie, bym rejestrowała się do tej szkoły. Ja nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio byłam w szkole. Zasada numer jeden naszej szkoły brzmi: nie zadawać żadnych pytań. Ale... Nie pyskuj! To zasada numer jeden! A teraz zajmij miejsce obok Mako. Tego z legendy Kory? A, chodzi o nią. No nie wiem, mogę postać w sumie. Nie gadaj. I siadaj przy niej. To jest zasada numer jeden. Siemka, jestem Mako. Od dziś kiblujemy tu razem. Skoro dwie dziewczyny siedzą obok siebie dzień w dzień, to na pewno są najlepszymi przyjaciółkami. Albo więcej. Nie mogę odmówić, ha? Nie. Dobra, Mako, skoro jesteśmy, jak ty to tam, więcej niż przyjaciółkami... Dziewczynami. Możesz mi powiedzieć, co za psy wami rządzą? Że policja? Nie te, Mako! Kto stoi na czele tej szkoły? Komu mam skopać dupko? Było tak od razu. Oto przewodnicząca Satsuki. Satsuki, co? Kto śmie wymawiać moje imię bez mojej zgody? Nie ma. Chodzi ci o mnie. A ty jesteś... kolejną osobą w kolejce do sprania ci dupska. Bardzo śmieszne, bo z tego, co się zapowiada, jedyne dupsko, jakie zostanie skopane, to twoje. Mako, jesteś po mojej stronie! No ale co miałam zrobić? Dobrze ci pojechała. No dobra, no w sumie racja. Wydubiesz komuś tym oko? No, co tam masz? Nie wiedziałam, że w liceum dalej mamy plastykę. Ostro! To więcej niż tylko nożyce! To jedno z ostrzy, które przyczyniło się do śmierci mojego taty! Albo zaczniesz śpiewać, kto to zrobił, albo zaraz wydłubię nimi twoje oczka! Uważajcie, są ostre. No jasne, spróbuj. W tym momencie Ryuko nauczyła się jednej rzeczy o rękawicach bokserskich. Są w chuj twarde. Nie mam mowy! Przewodniczący klubu bokserskiego Tommy Ray Henley... We własnej osobie. Proszę, panienko Satsuki. Daj mi ten honor sprawić, żeby ten przybysz pełzał po ziemi jak robak, którym jest. Co to za pozycja? Totalnie całkowita porażka? Techniczny kop prosto w twarz! Myślę, że to było zbyt dosłowne. A co ty na trochę? Pięści prosto w twarz! O, poszła sobie. Cholera. I takim sposobem to pobita do tego stopnia, że zaczęłam do siebie gadać. To już 3 godziny w plecy. Co jest, kurwa? Au! A na dodatek poraniłam się nożycami. Są za ostre. A nie mówiłem? Skidalaj! Krew. Co? To krew. Taka wyśmienita. Taka wytrawna. Może być tylko z jednego źródła. Dziewicy! Co jest, kurwa? Błagam o więcej! Stańmy się jednym, niebiańska dziewicą! O Boże, nie! Abiriju, Kill la Kill, nie możemy pokazać tej 30-sekundowej sceny na mocy praw obowiązujących na YouTube.
Bla bla, bardzo przepraszamy. Aczkolwiek za to już nie przepraszamy. No nie gadajcie, że już to można pokazać. No dalej, lasko z ostrzem! Jeśli nie zjawisz się tu przez kolejne 5 minut, to twoja... Kim ty dla niej jesteś? Jej dziewczyną! Twoja dziewczyna przejdzie przez najgorsze możliwe tortury. Smażone krewetki! Smażone krewetki! Nie! Mam uczulenie na jedzenie, którego nie lubię! Mam uczulenie na zamknij ryj! Świetnie, Tommy! Udowodnij im, że drzemie w tobie prawdziwy mężczyzna. Ale muszę ci coś powiedzieć. No? Nazwij to 6. zmysłem, ale czuję, że ona już tu jest. Ha! Gdzie był twój 6. zmysł godzinę temu? Mam też spóźniony zapłon. Tam jest, schwytać ją! Ona wlewa mleko przed płatkami. Smażone siury. Aha, czyli tak się bawimy. Dobra, bądź gotowa na drugą rundę, suko. Tym razem moja wiertarka wywierci ci wszystkie meble. A przez meble mam na myśli cipsko! O, wow. Po prostu zabrakło mi języka. O, po prostu wow. Muszę go na sobie mieć. On mi daje magiczne moce. Czy jedną z tych mocy jest wyglądanie jak jakaś dziwka? Ty misoginiczny seksisto! Zaraz to wyplujesz z boku! Wiesz, na co możesz napluć? Na mojego fiuta! Fuj, moje oczy! To idealny czas, byś mogła posmakować potęgi przewodniczącego klubu bokserskiego. Tommy Ray Handley! O mój Boże, przysięgam, to pierwszy raz, gdy coś takiego się stało. Oj tam, to nic. A teraz czas na moją kolę. Cóż, skoro nalegasz... O Boże. Groźnie z nią wyglądam. Ech, jednak moment, to krew pospólstwa. Chociaż powinnam się kąpać w krwi moich wrogów. Nie, tak, nie, nie, tak, nie, tak, tak. Nie. Powiedz mi, nowa uczennico, kim jesteś? Nazywam się Ryuko Matoi. Zabiłaś mojego ojca. Bądź gotowa! Bądź gotowa na śmierć! Po angielsku można by powiedzieć, że... I'm staying alive. Staying alive, staying alive. Staying alive, staying alive. Więc, co się stało z tym zaginionym uczniem? Cóż, ukradł jeden z najlepszych mundurków i zaczął uciekać, w czasie gdy Gamori próbował go złapać. Wydaje mi się, że go będzie tak gonił całą wieczność.